zatrzymaj się. Halo, stój. Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi. Witamy w pierwszym, kolejnym, w kolejnym odcinku z Warcrafta 3 The Frozen Throne, ale w pierwszym odcinku z Azeroth Warsów. Tak! Będziemy sobie grali o Azeroth Warsy. To będzie pierwszy odcinek z tej serii. Jestem już przygotowany. Miecze, szable, błoń i możemy się dobrze mać. Ale zanim to zaczniemy, muszę zrobić bardzo krótką przerwę na szybki prysznic, bo sam się nie mogę zdzierżyć. No i jeszcze najważniejsze. Dobra, no możemy lecieć z koksem. Jak już powiedziałem, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jestem kurwa podjarany, bardzo się cieszę, że tak ciepło przyjęliście w pewnym sensie mój powrót i kolejne kasty. Dlatego zacznijmy od czegoś, co mi przyszło Aleksander Altair, którego mamy tutaj pod... Altair, ty chory skurwielu, ty umiesz grać w Hordę, ty będziesz tutaj przeszkadzał naszym krasnoludom i Aratorowi, który gra Danibalu. Dobra, ale zanim zaczniemy całą rozgrywkę, wszystko tutaj, o fajnie, Skirt i Burning Legion. Dobra, zacznijmy od tego, z kim mamy dzisiaj do czynienia. Jeżeli chodzi o plagę, to wcieli się w tą nację Sephiroth. Nie pamiętam gościa, szczerze, coś mi się kojarzy ten gracz, ale nie jestem aż tak bardzo pewien. W formację Burning Legion będzie Neltarion. Ty myślisz, że nie wiem, kto to jest Neltarion, wcale nie był to Deathwing. Dobrze, Altair to Altair, gra Fel'Holdą, natomiast Happy gra Loldelonym. Lorderonem. No, nie wiem czy wiecie, ale Lorderon, Dalaran i High Elves są w jednym wielkim sojuszu, o tutaj, i oni mają za zadanie walczyć z wychodzącym Burning Legionem ze Skulmen i Scourge'em. I ogólnie tutaj będzie na początku jeden wielki rozpierdol, walka o to. No, ale to tam za chwilę. W żółtego krasnoluda wchodzi Sylar. On będzie miał dosyć trudne zadanie na początek, bo jeżeli nie uda mu się razem z Aratorem, w którego wciela się Danibal, powstrzymać Fel'Hordy, przepraszam za to ja już tam zauważam, że często to mówię, ale będę starał się jak najmniej to mówić. Dobrze, jeżeli z Aratorem nie uda mu się powstrzymać Fel'Hordy, będzie miał naprawdę ciężki orzech do zgryzienia w późniejszej rozgrywce. Wiem sam z doświadczenia, bo krasnoludy to jest moja ulubiona frakcja i co za tym idzie? Wiem, jakie problemy czekają ich na drodze, tym bardziej, że tutaj muszą przejść na Syringor, potem przejść tutaj. Fajnie, że to jest wszystko podpisane tutaj w control pointsach, to mnie bardzo cieszy. No, będą musieli się tutaj zmienić i walczyć dobrze, ale kontynuujmy wracanie. W Dalaran wejdzie Hilson i mam nadzieję, że ustalili, albo w ogóle coś się zmieniło w ciągu tego długiego czasu, że nie będzie mass spam żywiołakami wody. No to było po prostu straszne, to jest takie męczenie, nudzenie. W formę High Elfsów wejdzie Kamil, nie znam gościa, ale mamy tu Pinchu, którego wczoraj pomyliłem, wczoraj, na ostatnich Lorderonach z Pinezem, czy jakoś tak, który w ogóle to nie był ten, mniejsza. Pinchu wejdzie w rolę Hordy Trala, wraz z Warsongiem, który będzie prowadził Carpe Diem, a będzie walczył przeciwko Sentinelom Majka oraz druidom Slim Shady'ego. Dobrze, no wiadomo, tutaj mamy właśnie druidów Sentinels, natomiast tutaj mamy Hordę, tutaj mamy właśnie Kane'a Bloodhoof'a. Muszą przejść tutaj, i gdzie tu, o, dokładnie tutaj z Tranem, żeby przejąć właśnie całą tą bazę w Orgrimmarze. No, natomiast Warsong może się tutaj bardzo fajnie pobawić z trollami, jeżeli uda im się bardzo ładnie to szybko ogarnąć, to będą mieli naprawdę duże pole do popisu, ale i tak wiadomo, cała walka będzie działa się tutaj, tutaj właśnie w Ashen Vale będzie działa się cała walka, bo to jest najważniejszy przyczółek całego tego kontynentu, w którym trzeba będzie, będą walczyć po prostu wszyscy i Warsong musi się tu bardzo postarać, Tral musi się pospieszyć ze swoimi wojskami, a i Sentinels i druidy będą musiały zająć te przeczółki i
zacząć walczyć, zdobywać, odbijać, kontrolować itd., itd. Więc to tutaj będzie praktycznie jedno wielkie nudzenie, ale jeżeli uda jeszcze jednej z tych dwóch frakcji, w sumie jednej, dwóm z tych czterech frakcji uda się zdobyć kontrolę tutaj, no to wtedy będzie tylko dropowanie się na drugi kontynent. Natomiast, no oczywiście, Northrend też nie może być aż tak zapomniany. Dobra. Zacznijmy od tego, że nie mam pojęcia od czego zacząć i co się będzie działo, ale zacznijmy może od prostego, typowego Skullmans. Tam zazwyczaj były problemy, tam zazwyczaj były walki, ale... No dobra, tutaj już zaczęły walki, Altair zaczyna przejmować punkty kontrolne, przyspiesza, bo to nie może tak być, Macteridon. Jedna z takich fajniejszych postaci, jeżeli chodzi o University of Warcraft. No, ten gnój zabił Garrosha. Nie Garrosha. O matko boska. Kto dowodzi Warsongiem? Gromasz. Garrosh to syn Gromasza. Gromach Hellscreama. Dobra, zobaczmy co tutaj u Krasnoludów. Dobra, no czyli standardowo przyjmują punkty, będą starali się przejść tutaj. Zniszczyć te smoki, tutaj będą mieli wampiryzm, więc bardzo fajnie, tyle to pamiętam. O, to jest to cudne miejsce, w którym były moje walki, które opisywał, a w zasadzie komentował Ignacy. Tutaj żeśmy się zabunkrowali, tyle tego było. Uch. Jak wygląda tutaj na dole? Warsong, tłucze. Jak wyglądają tutaj kwestie... no to już się trochę Altair pospieszył. Zaczął przejmować punkty, zaczął pokonywać jednostki takie typowych minionków. No i wkroczył w końcu do Blazelands, żeby przejąć ten punkt kontrolny. Jeżeli... i bardzo dobrze, to jest to co chciałem powiedzieć. Jeżeli Arator nie ruszy w kierunku mostu, będzie musiał się zmierzyć na kilku płaszczyznach, bo to jest póki co jedno przejście na drugą stronę, którym może się Felhorda... To jest jedyne póki co przejście z tej strony. Oczywiście może też przejść tutaj przez stronę Krasnoludów, ale to jest bardzo, bardzo daleka droga, którą tutaj mogą ją zablokować. Krasnoludy już są przygotowane, przejęły prawdopodobnie... tak, Gnomergan. Gnomergan został przejęty, więc... O, coś tutaj piszą. Halo, czekajcie, przeczytam. Kurwa, coś tam chuj. Dobra, no to sobie przeczytam. Magni... już tutaj jest gotowy ze swoimi jednostkami, przyprowadził Bilgana, Muradina będzie problemu, będą mogli kierować się do tego przyczółku, do tego punktu kontrolnego w Surfingo. O ile nie jest tego pewien i prawdopodobnie się tego nie spodziewa, nie ma pojęcia, że tutaj już jest przeciwnik, który zajmuje punkty. Altair to jest doświadczony gracz i będzie przyjmować tych punktów masę, więc jeżeli się Krasnolud nie pospieszy, to może mieć problem. Co się dzieje tutaj? No i to jest to, co mówiłem, właśnie jest jedna wielka walka, no dosz. Czemu tutaj nie ma wojsk? Halo? Wszystko zostało zdjęte? Nie! Nie! Za późno. No i to jest właśnie to, co mówiłem. Jeżeli Horda nie przyjdzie wystarczająco szybko, to Warsong ma naprawdę przerąbaną sytuację. Teraz będą musieli walczyć o ten punkt kontrolny, będą musieli się tutaj zmagać z siłami nieprzyjaciela. Niestety, już bez Warsongu. Warsong w tym momencie został zdjęty i tutaj nie ma żadnego chyba punktu, żeby mogli dołączyć do walki. Teraz Thrall musi wycofać się do Orgrimmaru i chronić się ze swoimi zaawansowanymi wieżeczkami głazowymi, bo inaczej dostaje srogi pierdziew. Natomiast Sentinelsi idą powoli, idą, ale to bardzo powoli w kierunku właśnie Warsong. No, już ktoś do mnie pisze, już mi męczą. No, jeżeli... O! Oculus. Hello Oculus, how are you? No i teraz to jest to, co mogę powiedzieć. Warsong się niczego nie spodziewa, nie wie, że tutaj są przeciwnicy ze strony Sentinel i zaraz wejdą mu do bazy, dają mu punkt kontrolny, wejdą mu na plecy, zjedzą go żywcem, zrobią mu zjeść z dupy średniowiecza, jego twarz wymasują kamem, będzie normalnie jednym wielkim kawałkiem gówna. Jestem ciekaw, czy w ogóle Thrall wszedł do podziemi. Nie wszedł do podziemi, przez to i też te jednostki w tunelach Orgrimmaru są nieodblokowane. Co się dzieje natomiast tutaj? O, i to jest właśnie to, co też wspominałem na początku. Ze Skullmans będzie cały czas agresja prowadzona w kierunku Lordaeronu, a dokładnie Andorhalu, w celu przejęcia tego punktu. Jest on bardzo ważny z racji tego, że będzie pozwalał przejść już całkowicie w drugą stronę i zajmować kolejne punkty kontrolne, gdzie
Najpierw musi zmierzyć się z samym Dalaranem, natomiast jednostki High Elfów będą miały naprawdę trudną sytuację, żeby wesprzeć swojego przyjaciela, o ile nie zbudowali jakichś punktów, jakiś koszar. No, a jeżeli chodzi o... przepraszam, to miał, ten fioletowy to Lorden, to jest Dalaran. Dalaran, jeżeli nic nie zrobi, będzie powoli tracił swoje punkty kontrolne ze strony Burning Legionu prowadzonego przez Neltariona. Co się dzieje u góry? Co się dzieje u góry? Agresja ze strony Trala rusza w kierunku Ashenwy. Ciekawe, co zrobią, bo w sumie tutaj jest całkiem spora armia. Tym bardziej, że mają scenariusza, Demigod, który naprawdę potrafi zrobić niesamowity przesiew w jednostkach wroga. I jeżeli zostaje bardzo dobrze wykorzystany i przyzwie swojego smoka, to jest już w ogóle baja. Baja bongo. Okej, okay. Co się dzieje tutaj wśród Felhordy Altaira? No, Makterino się koksa, leveluje, zabija sobie jednostki. Ktoś mnie tutaj, kurde, denerwuje na Steamie, ale w dupie z nim. Ważniejsi są moi widzowie, którzy bardzo długo czekali, aż będę nagrywać, aż w końcu będę tutaj mógł pokazać, co potrafię. Krasnoludy szykują się na obronę. Chyba spodziewają się jednostek Altaira na swoim terenie, z racji tego, że a, pierwszy punkt został przyjęty i b, tutaj można dostać się z dwóch stron bardzo szybko. O, i widzimy napór ze strony Krasnoluda. Powoli zmierza do kolejnego punktu, właśnie w Searching Gore, żeby zmierzyć się z Altairem. Jestem ciekaw. What? Fajnie. Krasnolud sobie wyszedł. Teraz rozumiem, że Danibal musi samemu... wow, Silver Dwarf. Silver. No, Silvera nie ma. No, co się stało? Nie zrozumiem tego. Może musiał wyjść. No ale teraz Arator musi kontrolować jednostki Krasnoluda i to może być bardzo zgubne w skutkach walczenie na dwa fronty. Co się dzieje tutaj? Tutaj jest cały czas napór, tutaj się biją. No ale zostańmy mimo wszystko przy Krasnoludach, bo to jest całkiem przyjemna do oglądania inicjatywa właśnie z jego strony. Tylko nie wiem pod czyją komanderą, pod czyją kontrolą teraz jest. No w sumie mniejsza. Zobaczmy, jak reaguje Altair. Ma tutaj swoje jednostki, tutaj nic nie robi. Czy Red Blackhand przyjdzie z pomocą? Tak, wchodzi już na plecy, atakuje kanonierów. Bardzo ładny, bardzo dobra reakcja ze strony Altaira, żeby wejść na plecy przeciwnika i zacząć go powoli niszczyć. W takiej właśnie sytuacji kanonierze stają się bezużyteczni, strzelcy będą musieli walczyć w bliskim kontakcie, a oni nie są dobrze w bliskim kontakcie. I teraz powoli będzie wyniszczanie krasnoludów Sylvara, który już niestety nie gra. Co się dzieje z Andorhalem? Andorhal pewnie na razie czeka, żeby... Znaczy Arator, przepraszam. Arator czeka na starcie. I tutaj niestety bez wsparcia krasnoludów, które mogły wysyłać swoje jednostki poprzez pociąg. Ale jest tu pociąg? Jest tu pociąg. Deep Run Train. No i niestety nie wyślą swoich jednostek tędy. Tutaj nic nie przyjdzie, nie będzie żadnej pomocy. Leptonite. Altair sobie bez problemu poradził, dużych strat tutaj nie ma, ani w budynkach, ani w jednostkach. Wszystko to, co stracił, może bez problemu odbudować w nawet niedługim czasie. A co z krasnoludami? No. Co? Teraz nie kumam, co się dzieje. Jak tutaj się dostał ten piekielny ogar? Halo? Lol! Przepłynął! Jaki koks, jaki kurde kolo! Dobry, brawo Altair, teraz będzie wszedł na dwa fronty. Nie, tym bardziej, że nie wiem, czy on zdaje sobie sprawę, że jego przeciwnik praktycznie nie bierze udziału w walce. Mniejsza. Co się dzieje na północy w Northrend? Northrend to oczy my widzą, że się nic niestety nie dzieje. Punkty zostają przejmowane, tutaj zostaje całkowita kapitulacja terenów niezajętych. Wszystko starają się przejąć, tylko dziwię się, dlaczego jeszcze nie przejął tego. Halo, przecież to sobie czeka. Potem możecie iść po Safirota, tak? Czy już go wzięliście? Nie. Musicie iść po Zaragosę, zabić Zaragosę, wziąć Safirona, tak jest prawda, jo? Tak to działało? Halo? Halo? Dacie Lanos? A nie, Safirona już macie. Nie mam pojęcia, jak się go zdobywa. Ale zobaczmy, jak wygląda napór z punktu Skulmens. Od dziwo jest cały czas odpierany przez Anastariana Sunstridera. To jest bardzo ciekawe, bo myślałem, że jakoś łatwiej będzie im to zrobić. Teraz właśnie Burning Legion powinien pójść z lewej strony, przejść, zablokować Arthasa Menethila, zabić go, żeby stał się Death Knightem. Jeżeli on tu zginie, to będzie jeden wielki wpierdol. No i czy zginie? Nie.
teraz bym zaszedł tych strzelców, żeby jak najbardziej ich uszczuplić, a Anastariana zablokować, żeby nie miał szansy wyjść. On sam już się zablokował i nie wie jak wyjść. Kurczę, Brolic Legion powinien później zablokować, niech on zareaguje. No i właśnie w tym momencie Anastarian może sobie uciec na spokojnie, ale nie, Arthas tego nie przeżyje. Jak to dobrze pokieruje, to Arthas tego nie przeżyje. Zablokuj go, uśpij go, cokolwiek, halo! Dreadmold, kurde, Dreadlord, sorry. Dreadmold. A co tu się dzieje? Wiadomo, punkty. Tutaj się nic nie dzieje. Krasnoludy się przegrupowują. To jest trochę smutne, że nie mamy jednego zawodnika. 2, 4, 6, 8, 10, 11. No, niestety. A jak wygląda sytuacja Dalaranu? Czy Dalaran nudzi? No tutaj trochę są jednostki atakowane, tutaj o, oczywiście plaga została już uruchomiona poprzez odpowiednią komendę, tutaj jednostki właśnie w wiosce, no to jest też coś, co bardzo często się robi, jak się gra właśnie przymierzem, że trzeba zabijać ludzi. To jest takie nawiązanie do, jak to się nazywa, do lore całego Warcrafta, gdzie właśnie Arthas Menethil stał się tym złym, tylko przez to, że chciał zrobić dobrze. Stał się zły, bo chciał dobrze. To jest śmieszne. No. I tak, Andorhal został przejęty, jeżeli... Lordaeron, happy. Jeżeli Arthas padł, nie padł, no to mają jeszcze trochę do ocalenia, tym bardziej, że w... Lordaeronie może się całkiem ładnie bronić. To jest dosyć potężna forteca, da sobie radę, ale jeżeli nie przyniesie tam zbyt dużo jednostek, to sobie nie poradzi. Dalaran może się bardzo długo bronić, to jest bardzo potężna forteca, tym bardziej, jeżeli mamy magów wody, a Archmage poziomu trzeciego, który może przezywać żywioł, jak i wody, to już jest w ogóle, kurde, easy game for Dalaran. Co tu się dzieje? Tu widzę cały czas napór. I tak, bardzo dobrze, Scorch nie daje za wygraną, jak to się mówi, nie zasypuje gruszek w popiele, rusza do kolejnych punktów i już zaczyna zajmować Heartland. Ja na miejscu Dalaran, jakbym miał możliwość, poszedłbym po pierwsze to zabić, to do obistu zniszczyć, pójść tutaj i zdobyć Greya Greymane'a, czy jakoś tak, jak to się nazywa, Darius Crowley. Miał, Grey Greymane. Tak. Brawo, tak, dobrze, dokładnie. Powinieneś pójść do Gilead. No i tak, to jest to, o czym zapomniałem. Ja to z przymierzeńców oblężony, znowu powstanie, coś, co ci powstanie? Kurde, co mi stanie? Tak. A ty to kto? Oto Margaritos. Wszyscy są tutaj bohaterowie. Okej, widzę tutaj jakieś poruszenia ze strony właśnie Artaira. Oto. Artaira. No i bardzo dobrze. Walka o ten jeden punkt cały czas trwa. Krasnoludy straciły praktycznie wszystkie jednostki i ja na miejscu Artaira ruszyłbym dalej. Ale co się stało tutaj? Tak, udało się jednostką Artaira przekroczyć most. Teraz Andorhal. Arator. Jest tak naprawdę na przegranej pozycji i to już będzie tylko dalsza podróż ku jego zgubie. W sumie mógł tutaj przejąć tron Slayera, jak on tam, nie pamiętam jak on tam się nazywał, ale to chyba trzeba było tutaj przejść albo tutaj. I wtedy dostawało się tego bohatera. Tak? Jakoś tak to było. Albo ja to teraz mylę się. Alliance Transport. Się kurde nazywasz. King Varian Vryn. Ty, nie pamiętam Variana. A może pamiętam? Boulevard Four Dragon. Jo, kojarzę cię. I to jest takie standardowe, cofanie się do tego przyczółku, tutaj zbieranie jednostek, później wyprawy na wyspy, zdobywanie i a będzie już nowo. I to jest to, co mówiłem. Bardzo dobrze Altair wykorzysta fakt, że zwyciężył. I ruszy w kierunku kontrolnego punktu w Loch Modan, a następnie będzie zmierzał się ku Ironforge. A jak widzimy, tutaj już się nic nie dzieje. Niestety, Arator jest w posiadaniu tylko jednego gracza do kontroli dwóch punktów, jest naprawdę w przegranej pozycji. Zobaczcie, że tu jest tego wojska jest tu masa. A Horda już ma 24 punkty kontrolne. Zajmie sobie praktycznie cały Loch Modan, cały Westlands i teraz idzie tutaj do Menethil Harbor. Kurczę, trzeba przyznać, że Arthas bardzo ładną robotę wykonał właśnie
tutaj z krasnoludami, a także z Aratorem. Najpierw zajął się krasnoludem z racji tego, że jego nie ma, a potem poszedł na Arator. Bardzo dobrze. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. No, Burning Legend wraz ze Scourge'em cały czas napiera i nie daje za wygraną. I raczej się to nie skończy. O, a tutaj mamy Eripik, do którego przeteleportują się krasnoludy, kiedy będą już na przegranej pozycji w Ironforge. Far. No far. Far away. Wow, halo, halo. Co tu się dzieje? Bo tutaj walki chcemy oglądać, nie? No, o kurczę, oni teraz wejdą do Dalara. Czy nie? Dobra, ja sobie zrobię krótką przerwę, bo tutaj dostanę wiadomość. Jestem na takie też. Hit. No, lubię jak ludzie zgadzają się na Shisha Party, które będzie organizowane w poniedziałek. Dla mnie bomba. Cały czas mamy walki, walki, walki. Co się dzieje? No tutaj jednostki. Brawa została sforsowana. Teraz jeżeli nie mają elementali, to tutaj gówno zrobią. I wydaje mi się, że Hilson... Dobrze mówię? Hilson... Nie ma pojęcia o tym, żeby budować tutaj żywiołaki wody. Ja to widzę, że bardzo dużo poszedł w jednostki piesze. Warszczerów. To jest... Oj, pięciu, pięciu. Właśnie! A co się dzieje tutaj? O kurczę. Tak patrząc, no to druidzi i Sentinel mają 10, a Trali i Warsong mają 3-5, no to już Tral jest naprawdę na naprawdę ciężkiej pozycji, a co dopiero Warsong. Oj, nie wiem jak to widzę, bo to wygląda bardzo, bardzo nieciekawie. No i Thunder Bluff zostanie zajęte. Thunder Bluff? No w sumie to mogłoby być Thunder Bluff, no. Czyli Mulgore. No to już... Teraz może się pożegnać z kolejnym punktem i już teraz tylko i wyłącznie może uciekać na wyspy. To jest kolejna rzecz. To jest to samo, co zrobił tutaj Wryn. A co tutaj mamy? O! Ażurny rób. No i bardzo ładnie Arthas sobie przeszedł do Ażurny rób. Teraz zabije królowę Nezar-Azeret. Nezar-Azeret. No. Legion wygrał? O, ale tego masz wyzwanie. No. Cóż. To jest właśnie... No właśnie jestem zaskoczony, że udało im się to wygrać. Ja spodziewałem się zupełnie innego obrazu zdarzeń. Naprawdę, ja spodziewałem się, że Dalaran będzie jak zwykle męczył i nudził tymi... trucizna. With Destruction Thunder Bluff. No to teraz ładnie. Ale spadają FPS-y, ja mam tutaj 10 FPS-y, to jest masakra. I naprawdę, czemu tutaj nie masz żywiołaków wody? To jest główna armia, która powinna walczyć w przypadku właśnie Dalaran. A to tak nie jest. To jest wręcz ich w ogóle nie ma. Z jednej strony bardzo dobrze, bo podziwiam takich graczy, którzy nie idą na łatwiznę, no ale to jest główna ich siła praktycznie. Zazwyczaj były ustawiane ograniczenia na 2 staki i to było wszystko. Nie można było mieć więcej. Ale to było dawno, dawno czasu i nie wiem jak bardzo nie prawda. No, natomiast High Elfy, jak zwykle nieprzydatne, tutaj sobie żyją, mają spokój, nic się nie dzieje. W końcu przyjdą do Sunwellu i go zniszczą właśnie w jakimś magicznym Dundropie. Ja jestem pod wrażeniem, że zombie są takie wytrzymałe. Ja nie spodziewałem się, że w ogóle te zombie takie obrażenia dają. No ale jedno. No i co? Terramore has been founded by Fleeing Citizen of Order. No i kolejna rzecz. Kurde, przez chwilę myślałem, że przyzwali tego Kil'jaena. O, czyżby Doomdrop? Nie. No, w sumie to jest pewnego rodzaju Doomdrop, bo tutaj jest ten punkt. Jest ten portal. Wow! No to jest właśnie smok, którego przyzywa scenariusz. Pięciu musi uciekać na wyspę, czyli standardowo, tak jak mówiłem.
To jest takie. To jest takie typowe zagranie. Tutaj są wojska Dalaran. A to co? Aha, podziemia Dalaran. No to teraz. Nic tylko Burning Legion idzie po Book of Midian, żeby przyzwać Kil'jaeden'a. Cała robota skończona. Praktycznie teraz jedyne zagrożenie dla Burning Legion stanowi. Dla Felhordy stanowi Burning Legion. Oni praktycznie mają cały outlet, cały. Kurde, nawet nie pamiętam jak się to nazywa. Zawsze mam problem z określeniem Western Kingdoms, to jest chyba tutaj. Eastern Kingdoms. Eastern, Western, nie wiem. Tak czy siak. Arator wraz z krasnoludami upadł. Tutaj jest po prostu dobijanie przeciwnika, niszczenie go do końca. Teraz to krasnoludy mogą się znajdować w Erypik i oczywiście znajdują się i nic z tym nie zrobią. Natomiast sam Arator jest tutaj na wyspie, ma ten swój ostatni punkt kontrolny. Storming Capital Nation Storming has been destroyed. With the fall of Stormwind, the nation of Stormguard mobilized its force for war. Nie pamiętam, co się teraz dzieje. Aha. Stormguard. Sorka. Zapomniałem o tym. No, właśnie tu jest ten Galen Trollbane, no nie Trollslayer. No to mi się popieprzyło. Ja myślałem, że to jest tutaj, jak się przyjdzie i to zdobędzie, a to jednak nie. Książka zaraz zostanie zabrana przez jednego z Netrezimów. Została wzięta przez Mal'Ganisa. I teraz tylko czekać na przyzywanie samego Kil'jaeden'a. A wtedy to już będzie jedna wielka walka z Felhordą. Teraz ja bym się starał sprzymierzać i móc mniej więcej z nimi walczyć. Bo jeżeli uda im się w tym momencie zbudować most, no to już będzie tylko czysta, spokojna droga w kierunku zwycięstwa. Bo jak można mierzyć się z Felhordą, która ma 37 punktów, która pieniędzy ma już od zajebania dosłownie, gdzie koszt jednej jednostki to jest około max 10 golda, tak? Tak mi się przynajmniej przypomina. Czterech bohaterów, każdy na przyzwoitym, no dobra. Macteridon wraz z Renem Blackhandem są na fajnym poziomach. I Zuluhead. Nie wiem, chyba Warchief Karget nie jest tutaj jakoś specjalnie lubianym bohaterem. Nikt specjalnie go nie koksa. Ale jedno wiemy już na pewno. Kalimdor został wyczyszczony. Elfy, driady, druidy się dobrze bawią. Warsong nie istnieje. Trarma, wyspy. Tutaj mogą płynąć po oko Sargerasa. Też będzie fajnie. Ale ja bym się skupił teraz tutaj na tych Netrezimach, na Mal'Ganisie. Tak, tak, to jest to. Burning Legion przyzywa swojego, praktycznie swoje bóstwo. Właśnie kurczę, nie pamiętam, czy tutaj byli Odgoci. Tak, był. Wiem, że gdzieś tam można było iść do Katuna. Katun, hello, tu jest Katun? Nie. Tu jest chyba to. A to są jakieś podziemia tych Sentinelsów. No tutaj jest. To są te podziemia pod Orgrimmarem. Tu mamy. Co to jest? Solo. A, Skullness. Gdzie? Tutaj były te rozwinięcia. Przepraszam, zjebałem się. Aha, chyba tutaj był Katun. Nie, Katun był przy jakimś takim pustynnym. Tu? Tutaj mamy Ragnarosa. Czyżby Alterius się szykował na Ragnarosa? Takich ludzi Lorderon upadł. Mocne słowa. No cóż, dobry przeciwnik. Nie? W takich sytuacjach nie ma się co spinać. Mnie bardzo zastanawia. Bo elfy nie pomogły na czas. No, tu jest też prawda. Ale też nieprawda, bo Hilson moim zdaniem mógł bardzo mocno zainwestować właśnie w żywiołaki. Żywiołaki to są dodatkowe jednostki, które mogą tankować, mogą robić wszystko, skin, no i tak jak przyzwiesz, darmowy creature, darmowa postać, która walczy, zadaje obrażenia, ma dużo tarcze. Boże, no, o,
bardzo ładnie. Czyżby Machteriton szedł na Ragnarosa? Jeżeli pójdą i zabiją, to będzie kurde świetnie. Ja chcę to zobaczyć, bo tutaj w sumie sam Altair nie musi teraz nic robić. Tak, tutaj się podeszli, zobaczyli i widzą, że jest fajnie. No to przyzywają kolejne jednostki. Ragnaros został zlurowany. Zaczynają go bić? Bardzo ładnie. Ragnaros jest bity, Ragnaros jest bity. Czy uda go się pokonać, czy uda go się zniszczyć? Dziwię się, że oni jeszcze nie ruszyli. Halo, jednostki, walczcie. No to będzie naprawdę wielka lipa, jak on zacznie zbierać levele. No, on się leczy. Chory skurnie. Jakie mają, macie upgrade'y, moje pysie, co? 3-3, czyli bardzo mocne, jak na to. Jak ten moment rozgrywki. Nieważne. Ważne jest to rozbicie Ragnarosa. Ragnaros spada. O kurcze. O kurde, no to jest piękne. No, Archimo. W momencie jak ginie Archimo, to się pojawia Kiljain. Sorry, pojebało mi się. Altair, hello. Czy ty masz coś po Ragnarosie, czy tylko macie buffa? Co to jest? Silver Hand of Ragnaros! Zajebiście. 10 do Strange, Agility, Intela. Nice. To jest straszny move. Bardzo dużo zmienia. Ale czy ja bym go dał Redowi Blackhandowi? W sumie, jeżeli daje Strange i Agility dodatkowe obrażenia, to jest bardzo dobrze. Czyli co teraz? Możecie iść tutaj po oko Sargerasa, tak? Czy ktoś tutaj broni, tak? Nie wiem. Zawsze się, kurczę, gubiłem w tym. Zapomniany. Tutaj jest Khatun? Nie. Zapomnienie to jest zupełnie coś innego. Tutaj są jednostki, tutaj się przenieśli, teraz będą szli na górę, tutaj będą robili most. Tak, to jest to, dokładnie. Widzicie? Kurde, nawet ogarniam. Ale wydaje mi się, że jak dojdziemy do 30 minuty, to chyba zakończymy odcinek, bo nie ma specjalnie co się tak przyjmować. Kurczę, przecież na wszystko będzie czas. Nie. Dwarf's Gone. Kolejny Dwarf's Gone. To nie wiem o co chodzi, ale... Arator też odszedł. Gdzie mamy tutaj... Oj, nie ciebie. Tu. Gdzie jest Archimon? Archimon jest tutaj. Idzie do Tolobeina, zajmuje kolejne punkty. Zaraz pójdzie do Eripik. Zajmie Eripik. Już jest zajęty Eripik. Kurczę, nawet się nie specjalnie... A nie. To jest Danibala. A Danibala już nie ma. Tutaj pójdę po kolejne punkty. Jezus Maria, to już jest taki easy game. Jeszcze pójdź do Sanuel. Obronić Sanuel to też kurde. Artas wam nie dał. Artasa wam nie dał. To atakujcie. No a co? Aha. No ja. Przecież trzeba Artasa ten zamienić w Lich Kinga, nie? Nie. Nie. Przecież aha. Aha, to jest tylko Baron Rivendell. To jak do tego dochodziło, że nim trzeba było pójść do Northrend, tak? Dojść do Korony Mrozu? Tronu Mrozu? Tam Maratasa? Ja? Jakoś tak. Kurde, nie pamiętam. A co tutaj? Lordaeron siedzi, Arthas sobie się dobrze trzyma. Zuldazar też jest. Wszystko w porządku. Dobra. Tutaj widzę, że wszystko powoli pada. Dlatego ja już bym skończył w tym momencie odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zostaniemy na 30 minucie. Zobaczymy tak pokrótce, to, co tu się działo. To jest zajęte. Wszystko tutaj należy do Altaira. Kurde. Jeden wielki rozpierdol. Dobrze. Serdecznie wam dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek pojawi się niedługo. Dzisiaj mamy sobotę. Więc prawdopodobnie w niedzielę się pokaże. Ale co dalej zobaczymy już w następnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Pamiętajcie o łapce w górę, o komentarzu, o udostępnieniu. Kurde, rozwijajcie mój kanał, moje kochane minionki.
Bo to w zasadzie od was zależy, nie ode mnie. Ja mogę robić swoją robotę i liczyć na to, że to dalej pójdzie w świat. Zatem trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.